Urodziny Radia Maryja. Andrzej Duda napisał list 29. Rocznica powstania Radia Maryja. Prezydent napisał list do uczestników obchodów. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja, napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 29. rocznicy powstania rozgłośni z Torunia. List prezydenta przed uroczystą mszą świętą w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II odczytał minister w prezydenckiej kancelarii Adam Kwiatkowski. W świątyni obecni są m.in. ministrowie obrony Mariusz Błaszczak oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Prezydent w liście zwrócił uwagę, że w tym roku obchodzimy setną rocznicę doniosłego wydarzenia, jakim była Wiktoria Warszawska, zwana też Cudem nad Wisłą. Zaznaczył, że mówimy o cudzie, dlatego że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe w chwili śmiertelnego zagrożenia, ale też nie sposób nie dostrzec w tym triumfie szczególnego błogosławieństwa opatrzności. Historyczna skala dokonań Radia Maryja. W tym sensie można mówić również o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal 30 laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja, wskazał prezydent. Duda podkreślił, że Radio Maryja od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne, tak, tak, nie, nie. Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej. Dotarcie do tych, co nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany, oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja, ocenił prezydent. Duda przypomniał słowa świętego Jana Pawła II, kierowany w pierwszych latach istnienia rozgłośni do rodziny Radia Maryja, że trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie. Dodał, że stacja wiernie i niestrudzenie wypełnia tę misję. Obchody inne niż zwykle. Prezydent zaznaczył, że tegoroczne obchody są odmienne niż dotychczasowe ze względu na zagrożenia i sanitarne reguły związane z epidemią. Nie może być w jednym miejscu tak licznego jak zawsze grona uczestników, ale tym większy jest krąg zgromadzonych przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczących duchowo. Duda wyraził wielkie uznanie wszystkim twórcom Radia Maryja, TV Trwam, naszego dziennika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II, a także Parku Pamięci Narodowej.